Witam, witam gwintowników. Dzisiaj na początek troszkę zmian organizacyjnych. Jak dobrze wiecie, ostatnio otwieraliśmy jedną beczkę za 100 absurdaków w górę. No i teraz bardzo często nagrywam w sumie gwinta, więc robi się tego kosmiczna ilość. Niedługo dojdzie do tego, że nie będzie po prostu beczek. Więc zapytałem was na karcie społeczności, co można tutaj zmienić, żeby wam się fajnie oglądało i żeby też no, nie marnować tych beczek, powiedzmy, bo i tak mamy pełną kolekcję. Więc tak, no, najwięcej osób postulowało za tym, żeby była jedna łapeczka taka symboliczna jak zawsze, czyli beczka i łapeczka. I myślę, że tak będzie, ale jeszcze coś usprawnimy. Jeśli będzie powiedzmy 400, czyli za każde 200 łapeczek, to będę otwierał kolejną beczkę, czyli powiedzmy, że teraz za 200 jest jedna beczka, czyli standardowo jeśli nie ma 400 łapek, to jest jedna, a powyżej no to już później dwie. Ale co ciekawe, będę teraz omawiał karty, które z beczek lecą, bo też pisaliście w komentarzach, ja wszystko czytam i też bardzo fajnie, że piszecie. Będę omawiał te karty, które lecą z beczek, więc to nie będzie takie suche otwieranie, też dla nowych osób albo dla osób, które nie znają wszystkich kart, może też nie są grane niektóre. No to będzie taka ciekawostka. Jeszcze była opcja z tutaj wydawaniem punktów nagród. Myślę, że czasami będę też to robił. Jeśli będzie bardzo dużo absurdaków, to możemy beczkę, możemy jeden punkcik zużyć. I tak będziemy sobie dostosowywać, więc dzięki za feedback. I lecimy. Ostatnio było 200 z hakiem, prawie 300, więc otworzymy sobie jedną. A za chwilę wam powiem, co się działo na streamie ostatnio. Mistrzostwo Świata, naprawdę Mistrzostwo Świata. Zapraszam już teraz, jeśli ktoś jeszcze nie był na Twitchu. Coś cudownego, jak widzicie mamy tutaj piątą rangę. Ale otworzymy sobie beczkę. O, mamy 9. Czyli ktoś z was skorzystał z tego linka na znajomych. Jeśli chcecie zagrać w gwinta, ktoś jest nowy, to możecie z tego linka w opisie, tam jest zagraj za darmo w gwinta i też mamy obopólną jakby korzyść. Jeśli coś wbijecie, to macie dodatkowe nagrody, jakieś tam kontrakty. Wszystko jest na stronie pokazane. No i jak widzicie, trzy beczki też premium mi wleciały, więc warto polecać jak najbardziej dla nowych osób. I teraz tak, mamy czarną panterę, nawet premium. Zadaj jednostce wroga spoza skojatel 3 punkty obrażeń. To nie jest zła karta, Nie wiem dlaczego nie jest grana. Jedyny powód to to, że nie ma synergii z elfami. Jeśli ta karta miałaby synergię z elfami, to jest must have. To jest must have, bo to bije za 3, ma 3 punkty, czyli jest lepsza od tego oficera. 6 prowizji. Całkiem spoko i fajny removal za 3. Można już coś tam usunąć, nie? Więc może nad panterą się zastanówcie, jeśli macie bardzo dużo elfów i nie potrzebujecie takiej ogromnej synergii. Do przemyślenia. Karta. Sierżant Nausicaä. Ta karta jest grana bardzo często, jako uzupełnienie talii jest na 4. I za każde rozmieszczenie dostajemy punkcik. No na rozpoczęcie z Magne, z dywizją Magne. To bardzo często grane, praktycznie w każdej talii Nilfgaardu jako uzupełnienie. Hawekarskie wsparcie. Bardzo rzadko grane hawekarskie. Wzmocnij sojusznika o 1, jeśli kontrolujesz artefakt, zamiast tego wzmocnij o 3. Czyli potrzebujemy mieć artefaktów, ale to nie jest takie pewne zagranie, więc raczej bym tej karty nie grał. I bies też nie jest jakoś często na zemście widywany, bo wzmacnia jednostki z zemstą w naszej ręce. No, nie jest to jakaś super karta, bo i tak wzmacnia i później to niszczymy czasami. Więc myślę, że nie jest to konieczna jednostka. Mamy drakar po obijanie, zadaj wrogowi 1 punkt 3 razy. Bardzo fajna karta pod rębaczy, ogólnie pod kontrolę. Strzelec wyborowy w każdej talii elfów. On bije praktycznie za 3, jeśli mamy odległość 3 rzędów. To jest bardzo dobry uwal, zobaczcie, 2 i 5 prowizji, czyli 5 punktów robi za 5 prowizji, a ta pantera miała 3, więc ta pantera jest całkiem spoko. Tam co premka wyleciała. I knecht
No, w talii mewę miałem, ale teraz wyrzuciłem. On praktycznie też bije za 3, ale ma rozkaz. Ma rozkaz, wrzucamy go, buffujemy od razu mewę, żeby miał 4 punkty i wtedy uderzamy za 3, najlepiej na pierwszym lane'ie. No więc tak to wygląda, weźmiemy sobie Skojatel. I takie omówienie myślę, że spoko, żebyście coś też nowego się dowiedzieli. I tutaj zobaczcie, już 9 beczek premium dostałem z poleceń, jeśli ktoś gra, więc wielkie dzięki. Możecie się oczywiście zapisywać do Gwinta za darmo, pograć. Bo moim zdaniem teraz Gwint jest w najlepszym możliwym miejscu, jakim był. To dopiero początek, to dopiero początek. W marcu 100 nowych kart, nowi dowódcy. Masakra, masakra. Ogólnie jest dobrze. I tutaj mamy 5. rangę. Wbiłem ją na streamie. Uwaga, uwaga. Mamy teraz takie wyzwanie. Wyzwanie polega na tym, że jeśli przegrywam spotkanie, niszczę ostatnią zagraną kartę przeciwnika z mojej kolekcji. No jest to ostatnio była karta zwykła. Myślę, że ogólnie będę zwykła, jeśli mam, jeśli nie to premium. Ale jest to bardzo często złota karta, jakaś bardzo mocna, bo to jest finish, który wygrywa przeciwnikowi grę. Graliśmy już tak chyba 6 czy 5 spotkań. Co ciekawe, przegrałem tylko jeden, a 5 poszło do przodu i wbiliśmy całą rangę. Rewelacja. Talion tutaj Arniolfa z ostatniego odcinka. Więc tak to wygląda. I dzisiaj zagramy sobie białą mewą. Białą mewą, która jest często już spotykana teraz z Hugebertem. I przetestuję sobie ten deczek. Gramy sobie z Hugebertem. Mamy troszkę tutaj silników, żeby robić punkty. Na przykład Poroniec, na przykład Anna z Tridamskimi. Gdzie ona jest? Tutaj się zmieniło z Wes ilustracja. Mamy Morze Liryjskie, jeśli przeżyje, Morze Kedweński. Tutaj dodatkowo jeszcze Selkirk. Jest Saskia wrzucona i Yennefer Klątwy. Jeśli to wszystko wejdzie, no to wiadomo, jest kosmos. Ale powiedzmy, że połowa, chociaż na 10-15 punktach na Huberta. Spoko, nie? Spoko. Przetestujemy, zobaczymy jak się gra. Tutaj na odcinku nie będzie tego challenge'u, ale na streamie polecam. No więc tak to teraz wygląda. 200 łapeczek jest beczka, standardowo, beczka i łapeczka. I jeśli wyjdzie ponad 400 czy 600, no to tam stopniowo będzie więcej. Czasami zamiast tej beczki odpalimy sobie jakiś punkcik, jak będzie coś ciekawego. I tutaj jeszcze zaznaczam, potwierdzone zostało, że ten rok dzika za rok zostanie zastąpiony innym. Za rok zostanie zastąpiony innym. Ale będziemy mieli tych dowódców. Tutaj prawdopodobnie pokażą się nowi dowódcy. Z tym, że ten rok będzie trwał, no tylko rok. I później będziemy mieli kolejną jakby planszę czy awatary. Więc warto sobie to wypełnić, żeby mieć też ten awek. Ale to pewnie jeszcze nie raz będzie takie info. Więc spoko. Nagadałem się, nagadałem, ale to jest częste u mnie. I myślę, że teraz spoko. Lecimy do rangi 0, jeśli się uda. No mamy jeszcze 20 dni. Zobaczymy. Ja się postaram. Na razie 3 rangi poszły i to jest bardzo, bardzo ciężko. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko wbijać. W tym systemie, chociaż jest usprawniony, fajny. Ale i tak jest, no, dosyć trudno. Dosyć trudno wam powiem. Dobra, zagramy sobie króla. I teraz tak, myślę, że po jednym meczyku, bo zawsze coś omawiam na początku, więc gdybym robił więcej spotkań, tak też pytałem was, czy za łapserdaki więcej spotkań, ale jak tak patrzę, po 4 spotkania to by była godzina, nie? To trochę chyba za dużo. Ale z tymi punktami bardzo spoko. Z tymi punktami jest bardzo spoko. Kogo ja widzę? Dobra. Kurde się mewę drze. Sobie ścisz. To mam pokrętło na dole. Dobra, tutaj najsłabsze jednostki będzie niszczył. Znaczy wzmacniał, sorry. I nie ma teraz najwyższej, nie? Nie ma teraz najwyższej, więc te trójki ogarnie będą atakowały. Ale myślę, że to jest deck pod babę. Myślę, że to jest deck pod babę. I też będzie problem to zniszczyć później. No zobaczymy.
Zobaczymy. Tutaj nie mam jakichś odcedzaczy, na przykład jak on. On ma srogie odcedzenie. 4 karty. 11 mu zostało. 6 dobierze. No nieźle. Ale ważne, że to jest teraz. 8. No myślę, że teraz na 2 razy będzie to próbował niszczyć, ale ustawimy sobie silniczek. Na rozkazach jeszcze nic nie ma, więc tego nie gram. Próbujemy jak najwięcej carry over zrobić, tak czy tak. Teraz myślę, że... albo Wes poleci i później od razu Nenneke. Albo Wes Seldkirkiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Chociaż to wiadomo, że się przydaje na Hugeberta później. No może damy radę. Okej, on chce tutaj mieć najwyższe kontrolowane jednostki. No to wygląda to na Imlerita. Teraz to wygląda na Imlerita. Szczerze mówiąc. To się nie opłaca. Tu sobie wzmocnię to za chwilę i to z Wizogotą. Dobra, zrobimy w ten sposób. Damy sobie 4, żeby tego nie zniszczył ogórkiem. Jakiś tam pasywny, jakiś tam carry over. Już 3 punkty mamy, więc to też nie jest dramat. O. Spory błąd. Teraz tak, no. Mogłem dać sobie buffy, ale myślę, że buffy na później. Chociaż mamy też Wizogotę. Nie chciałbym tak... chociaż najwyższa jednostka wtedy by mi się przydała, nie? Teraz mógłby być to Seldkirk. Tylko na 5. Tak patrzę na 5, co by tu się działo. 5, 8. Szkoda, że nie mam właśnie jednego punkta z Mewę. Jedyna tutaj strata. Ale okej. Psy nie mają honoru! Dobra, zniszczymy sobie w ten sposób, żeby nie miał aż takiej wysokiej. A tu mogłem uderzyć. Dobra, już ma dyszkę. 28. No ja tutaj pracuję na silniczkach, nie ma co. 28. 2 karty. 16 punktów można powiedzieć. No nie robię. Niestety nie robię. Będzie miał tego Imlerita i będzie miał mocnego też Gula czy Algula. No nie wiem, tu może być kiepsko. Ale testuję ten deczek, pierwszy raz gram. Dobra, tu mamy ekipę ładną. Ależ mamy ładną ekipę. Nawet bym to wyrzucił, jeśli on nie będzie grał. Ale na ilu on jest? Na 8. Czyli jedną kartę zagra. A u mnie jedna karta. Może też mnie blidować, bo widzi, że ja mam no słabe rozpoczęcie, więc on może jakąś mocną kartę zagrać, żebym nawet 3 jednostki wyrzucił. Ten blok nie wiem też, czy mi się przyda ewentualnie na moje. Dobra. Klątw. Ale masakra. Myślę, że otworzy gulem. Myślę, że otworzy gulem. I może nawet grać do końca to. I w pewnym momencie spasuje. Jak będzie widział, że ładny setup ustawiłem, to już spasuje. No to jest problem, KP, że jak pierwszą rundę przegramy, to ciężko w ogóle wyjść na równych kartach. On może to cisnąć. Ja potrzebuję setupu. Gdyby to już była taka trzecia runda na równych kartach, to super, nie? O! No to nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. I teraz tak, chciałbym trochę zbijać, czy chciałbym mieć mocną jednostkę? Nie, mocnych jednostek chyba wystarczy. Trzeba było słuchać. Wiem, że dostałem tutaj 2 punkty więcej, ale... jak dostanę z jakiegoś Erdena, to będzie bolało na wszystkich kartach. Teraz tak, a Wallacha za bardzo jeszcze nie gramy. O, jest Hugebert. To mi może się przydać, bo tu będzie gdzieś utopiec. To mi może naprawdę się przydać, chociaż nie ma Anny. Nie ma tych, ale... to może mi uratować skórę, naprawdę. To bym grał po prostu na klątwach i na Tridamie, nie?
Klątwy Tridam. Zobaczymy. Na razie sobie zagram Liryjskiego, żeby nie mieć też najsłabszej karty. Może się zdarzyć jakaś Manticora z... nie wiem skąd, ale może się zdarzyć. I tutaj 5. Dobra, zagramy to. Wystarczy jeden strzał. Nie chcę tego buffa? No dobra. Bo chyba stracę punkt, nie? Jak tego nie użyję. Trochę sporek, ładnie. W Wallach. On pewnie zagra teraz utopca, to ja sobie kundla później. Już czas. Gramy to. Nie. Najwyżej stracę, ale to jest wiadomo, dwa ataku. Nie chciałbym tutaj dostać, nie wiem, jakiś później ogórek wzmocniony. Bo tutaj może polecieć teraz utopiec, nie? Imleri. Dwa Imlerity, tak? Ale to nie jest najwyższa jednostka. Klątwy, czy ja chcę? Nie, Wizogotę chcę. Kolejna bitwa, kolejny przypis w kraju. Wizogotę, tylko wzmocnić go? Dobra, mogą się dziać cuda, to lepiej to wzmocnię. Dobra, jeden Imlerit, drugi będzie tutaj do zbicia. Ej, ale ja mogę przecież kulawego zagrać. What? Pewnie, że mogę kulawego zagrać. Ale będzie dobrze. Teraz gram chyba już od razu klątwy. Dobra. Tylko. No, gramy te klątwy. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Ale będą jaja. Czy on jest to w stanie jakoś zniszczyć? Drugiego Imlerita musi grać powoli. Ale ja już za chwilę będę miał wyższą jednostkę. Dobra. No musisz tu uderzyć. Oj, słabo. Dobra, słabiutko. I teraz tak, tu pójdzie bloczek. Tu pójdzie bloczek. Luba. 10. No i teraz na Tridama już gramy. Albo Nenneke. Dobra, teraz Nenneke poleci. No, ciekawie. Tu jest blok. Z tym gulem to było pewne. On ma pasywkę. W sumie teraz mógłbym sobie zagrać też kundla. Ale nie. Chyba Nenneke. Skudne rany, ale będziesz żył. Te klątwy nie robią dużo, ale zbijają z góry. Zbijają tego gula darmowo. 4 rundy, jeszcze spoko. Dojdziemy do czwórek piątek na Fitchberta. I teraz Tridama, wszystkie punkty. Fajny mecz. Ciekawy. Kurde, sabacik podwójny, ładnie. W sumie teraz mogę też kulawego, ale to mi nic nie da. To na koniec mogę nawet zagrać, bo to mi teraz nic nie daje, nie zbije tej karty do zera. Chyba, że jak tutaj poleci jeden punkt,
Jak tutaj poleci jeden punkt. Dobra, teraz tridam. Kurde, może grać jakieś Irdeny? Może grać, to zagram tu. Jak rozkażesz. Dobra, już jest 3. Już jest 3. Teraz Gerświn 100%. Gerświna ostatnio musiałem palić. Bieda straszna. I teraz chyba zostawię już po prostu. A, teraz już zostawię wszystkie te punkty na Wizogocie. Jeszcze Kalduela dostanę, nie? Już jest po grze. O, może jest po grze. Tyk. No to mamy drugi witrażek na Yennefer. Nieźle, nieźle to wygląda. Ten Hjuszbert tam by wszedł za srogą ilość, tak mi się wydaje. Jakbym te wszystkie punkty na Tridamskiego, klątwy. Fajnie, fajnie. Jeszcze raz wam pokażę deczek na mewę. Coś takiego. Całkiem, całkiem grywalny, tylko wiadomo, że na jakąś srogą kontrolę może być ciężko, ale jest jakby to też kontrą na Arniolfa. Więc dobry deczek, dobry deczek. Może mieć ciężko na Skojatel, mi się wydaje. Ale to. Jeszcze przyjdzie czas na to. Dzięki bardzo za oglądanie. Dzisiaj widzimy się na Legionie, na Legion Polska. Na Facebooku będziemy grali sobie w Rezydenta. Więc stream, jeśli będzie, to wieczorem późnym po 20, ale zobaczymy, czy w ogóle też odpalam, bo czwartki zwykle jest przerwa co 2 tygodnie. Ale to, widzimy się najwyżej w piątek. Wielkie dzięki za oglądanie, pamiętajcie o łapach. No i bywajcie. Hej, hej.